Kiedy pan poczuł, że chce zostać aktorem? Jak to wyglądało? Ktoś odkrył? Nie, ja nie chciałem zostać aktorem. Ja chodziłem do technikum energetycznego i zainteresowałem się sportem. Bo matka tam chciała, żebym skończył, bo to wtedy były te, takie czasy, że trzeba było mieć jakiś zawód. No i było tak, że interesowałem się sportem i dużo opuszczałem, prawda? No i w związku z czym na lekcjach się tłumaczyłem często, że nie jestem przygotowany, bo nie byłem na ostatniej lekcji, czy na którejś tam. I pamiętam, że taki hydraulik, co wykładał hydraulikę, powiedział, jak powiedziałem znowu, że jestem nieprzygotowany, powiedział, że na następnej lekcji będę cię pytał z tego materiału całego, co nie byłeś. Ja mówię, dobrze, panie profesorze, i sobie pomyślałem, że nie przyjdę na następną lekcję. A tu nagle zapomniałem o tym. I stoję na apelu przed tymi zajęciami i sobie przypominam, że jednak pierwsza jest hydraulika. A ja w ogóle nie jestem przygotowany. Jak, co tu zrobić? Uciec? Nie uciec? I wychodzi polonista i mówi, wszystkich chętnych do kółka dramatycznego proszę o zgłoszenie się po apelu w świetlicy. No sobie myślę, mogę iść do kółka. Te pierwsze 15-20 minut jakoś mi zajmie. No i rzeczywiście się, sam się polonista zdziwił. Ty, Wartek, ty do tego, do kółka dramatycznego, co cię to obchodzi? A ja mówię, interesuje mnie bardzo. Panie. Jest przekonać, już pan umiał grać ten, tak? I już zagrałem pamiętam, że pierwsze moje słowa były ach, pan Nowando, jak chodziłem na scenę. Wszyscy koledzy się bawili, się śmiali. Ze mnie ja zacząłem mieć popularność. No i to tak naprawdę zacząłem się tym interesować, bo to tworzyło pewnego rodzaju tam najpierw w szkole popularność, potem w takim półamatorskim teatrze. Ale tak naprawdę to, ja już mówię później, bo to taki był początek. Ale potem, już jak miałem zdawać do szkoły i tak dalej, to okazało się, że przydało się, bo ja bez ojca się wychowywałem, bo bym zginął w czasie wojny, że przydało się życie wspólne z matką. Bo matka bez przerwy grała coś, chcąc coś uzyskać. Więc jak chciała, żebym zrobił herbatę, to mówiła, Jezus, jak się źle czuję, umieram. No to ja musiałem, żeby nie być wykorzystany, zagrać jeszcze lepiej. I ja mówię, mamo, nie mogę, bo, słuchaj, strułaś mnie czy co, bo będę wymiotował. I mamo zdrowiała. I kto prawdziwiej zagrał, prawda, ten wygrywał te batalie rodzinne. Czyli w związku z czym potem nagle się okazało, że ja od dziecka byłem ćwiczony jako aktor. Jak potem zdałem do szkoły i jak profesor pytał, to byłem najlepszy. Spojrzenie nienawistne, proszę bardzo, już patrzyłem wrogo. Spojrzenie miłosne, proszę bardzo. Tak miałem to wszystko. Czy też testowane to jest w domu? Czy pani wyczuwa, które to są zagrane, a które prawdziwe? Chodzi o mimikę? Myślę, że tak. Myślę, że w domu nie gra. No, tak. Ja nie gram, ona gra. Ja kontynuuję jego przeżycia z mamą, więc... Nie, Boże, źle się czuję. Tak gdzieś on, to... Ja gorzej. A pan dziękuję, że nie zauważa tego? Tak. Albo prawda też polega na tym, że jak zacząłem pracować, to znaczy na praktyki, musiałem wstawać o 4 rano i jechać na 6 do elektrociepłowni, to sobie pomyślałem, tak całe życie, Jezus Maria, muszę znaleźć lżejszy zawód. No i właśnie dlatego mnie to aktorstwo pociągnęło, a potem jak o 4 rano taksówka na mnie czekała, żebym do filmu pojechał, mówię, i do Łodzi na przykład z Warszawy, mówię, no tak, chciałeś później wstawać, masz teraz za swoje.